Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w tym filmie będziemy jak zawsze walczyć ze wszechą ogarniającą nas masowością i tym razem porozmawiamy sobie do wątku, który już poruszałem, ale uważam, że trzeba go zawsze przypominać, albowiem niebezpieczeństwo zakażenia się dezinformacją z każdej ze stron jest jednak duże. Chodzi mi o to właśnie, że jak zawsze jest wielu ludzi, którzy chcą zbierać klikalność lub być popularni, lub uchodzić, co jedno, drugie i trzecie nie wyklucza, lub uchodzić za mędrków w jakimś tam środowisku, a przez to być jakoś tam szanowanym, czy szanowanym tak duchowo, czy finansowo, to często idzie w parze przez członków tego środowiska, do którego celują. Więc mówią nam, że wszystko wiedzą, wymyślają jakieś dziwne wytłumaczenia obecnych zjawisk, jak właśnie pokutująca mniej lub bardziej wielka Chazaria, czy jakieś niebiańskie Jerozolimy, czy jacyś reptilianie i tak dalej. Chodzi o to, że za tymi wszystkimi terminami kryje się zwyczajny cynizm i zwyczajna niewiedza lub mieszanka niewiedzy z cynizmem ludzi, którzy to rozprzestrzeniają, a być może nawet nieświadomie ci ludzie pracują na zlecenie służb specjalnych rządu, aby po prostu w potencjalnej opozycji do rządowej i korporacyjnej dzisiaj, bo to idzie w parze rządowej i wielkokorporacyjnej polityki, aby w tych opozycjach wobec wielkiej korporacji i rządu namieszać, żeby się ludzie kłócili. Stara zasada dzieli rządź, podzielony przeciwnik jest łatwiejszy do ogarnięcia. W poprzednich filmach mówiłem właśnie, jak to na tym świecie, jeśli patrzymy racjonalnie, naprawdę wygląda. Oczywiście na Zachodzie wielokrotnie rządy, czy większa część państw, czy większa część tych państw, tak naprawdę powinienem powiedzieć, stała się własnością iluś tam korporacji, mniej lub bardziej. Są oczywiście przepychanki każdej ze składowych tej układanki rządzącej, ale mniej więcej tak to wygląda, mniej więcej tak to się trzyma, że jednak sojusz rządzących z wielkim biznesem jest mocny i oczywiście ten twór pasożytuje na ciele zwanym państwo i społeczeństwo. Tak to wygląda obecnie w wielu państwach zachodnich, ale także na przykład w dużej mierze i w wielu państwach tropikalnych, czy Azji Południowo-Wschodniej także, czyli też tropikalnych. No, są takie państwa jak Chiny, gdzie państwo stara się kontrolować wielkie korporacje. Jak już wspominałem w ostatnim filmie, osiągnęli jakiś tam postęp, między innymi dzięki temu oraz także brutalnemu wyzyskowi i pracowitości. No, nie ma nic za darmo. Mamy ten świat, jaki mamy. Są też rywalizujące bloki państw, jak tak zwany Zachód, czyli można powiedzieć w przybliżeniu NATO, plus ten BRICS, plus jeszcze parę państw niezależnych, lokalnych, typu Iran, no i czy Korea Północna. No i mamy taki porządek, a w zasadzie taką układankę w miarę dynamiczną, jaką mamy. I oczywiście stoją za tym ludzie, którzy naprawdę mają władzę, czyli są to różne kliki powiązań polityczno-biznesowych i też z finansjery, czyli też biznes, ale nadawanie im nazwy jakiejś Chazarii czy Reptilian i powtarzanie misternie, niestety misternie ulepionych wyjaśnień, skąd się niby te twory Reptilianie czy Chazaria wzięła, nie jest rzeczą mądrą, ponieważ jest to element dezinformacji. Wiemy, skąd się to wzięło. Z układów, z powiązań, z nazbierania kasy, z oszustw, z morderstw. Oczywiście. Ale rozbudowywanie tego ponad miarę i zatapianie się w tych teorijkach nie ma sensu, ponieważ zostały one stworzone po to, by ludzi myślących i wolnych dzielić i ogłupiać. Wystarczy się w nie dobrze wczytać i przemyśleć, by zobaczyć, mimo ich misternego utkania, poważne luki i nieciągłości. To jest raz. Po drugie, warto jeszcze jest spojrzeć, czy ci, którzy te rzeczy rozprzestrzeniają, przypadkiem
Nie, po zachowaniu nie robią tego dla zwykłej kasy, no bo będzie duża klikalność, bo jednak proste wytłumaczenie obecnego stanu rzeczy będzie jednak bardziej popularne niż to bardziej przyziemne i może troszkę bardziej skomplikowane, ale jednak przyziemne, bez stwierdzenia o jakiejś tam jednej dobrze zdefiniowanej grupie takiej czy takiej, która trzyma wszystko za twarz. Tak nie ma. I żeby było jeszcze śmiesznie, przypomina mi się ciągle w takich sytuacjach, kiedy dyskutujemy o takich rzeczach ze znajomymi, taki plakat, który widziałem kiedyś, dwóch facetów z bardzo zdziwionymi minami na zdjęciu i podpis pod tym zdjęciem. A co jeśli wszystkie teorie spiskowe są nieprawdziwe, a nasi rządzący są naprawdę tacy głupi? Tak, jeśli nie są naprawdę tacy głupi, zarówno ci z rządu, jak i z korporacji, i te wszystkie teorie, które dają jednak, mimo że są przyziemnie dołujące, dają jednak resztkę nadziei. Jeśli one są nieprawdziwe, a nasi rządzący naprawdę są tacy głupi, to wtedy nie ma nadziei. A ja powiem inaczej, wtedy jest nadzieja w nas. Co musimy robić, mówiłem nieraz, zbierać się, organizować, być świadomym, uświadamiać innych, a kiedy trzeba, kiedy rząd i korporacje razem próbują zabrać nam więcej wolności, trzeba po prostu ostro protestować wszystkimi możliwymi metodami i być świadomym i powiększać grono świadomych. To możemy zrobić. Bo trzeba pamiętać, że ludzie we władzy są też odrealnieni i wcale za mądrzy nie są, gdyż normalnego świata znają coraz mniej. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.